straży pożarnej, także jest ratownictwo wodne, zarówno za lato, jak i w zimę. Zdarza się podejmować albo topiących, albo osoby topiące się. Przed zatonięciem ratownika i przed termicznym, prawda? No i na powodzi też był wykorzystywany bardzo mocno. Rok 2010 to szczególny, jeżeli chodzi o powódź. To rok, w którym na południu Polski doświadczeni zostali ludzie bardzo dużą falą wody. W wyniku tej fali wody doszło do zarówno zniszczeń domostw, mienia ludzi powodzian, jak również doszło do zniszczenia sprzętu, którym dysponowała i Ochotnicza Straż Pożarna, i Państwowa Straż Pożarna. W związku z tym powstała idea, aby zakupić czy zorganizować akcję pomocy przy zakupie sprzętu niezbędnego do usuwania skutków powodzi. I dziś, 4 lipca, w ramach czy wespół z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zbieramy pieniążki niezbędne do zakupu nowego sprzętu, którym dysponować będzie docelowo Ochotnicza i Państwowa Straż Pożarna. I tego dnia, dziś od godziny 10, zapraszamy wszystkich serdecznie na plac Komendy Miejskiej przy ulicy Niepodległości 16. Tutaj w ramach pokazów będziemy starali się przybliżyć Dzień Strażaka i dwa punkty w mieście na terenie miasta Olsztyna, do których też serdecznie zapraszamy, to Wysoka Brama, gdzie stacjonuje samochód gaśniczy, i plac przed hipermarketem Real, gdzie zlokalizowany jest punkt ratowniczy z wyposażeniem samochód ratownictwa technicznego z wyposażeniem. Czwarte miejsce to jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 3 w Biskupcu, gdzie tam również strażacy zbierają pieniążki, i tam serdecznie zapraszamy na rynek w Biskupcu. Akcja trwa dziś przez cały dzień, natomiast zbieramy pieniążki od godziny 10 do godziny 16. Wszystkich serdecznie zapraszam. No, to teraz dam się.
A jak?